Słuchajcie moi drodzy, zaraz będzie Berber swoim Fordem Mustangiem, którego podobno stringało, także obczajmy o co chodzi. Będzie też konkurs później i słuchajcie moi drodzy, jedziemy do zoo we Wrocławiu. Słuchajcie, dowiemy się więcej o zagrożonych gatunkach, w tym o lori. Ja tymczasem powiem wam, skąd pomysł na tego vloga. Słuchajcie moi drodzy, dostałem do testów kamerkę internetową na tag lori. Okazuje się, że po wpisaniu hasła lori, szukam po prostu informacji, okazało się, że jest taki ssak. Słodki, co nie? Dlatego zacząłem o nim czytać. Okazało się, że to jest zagrożony gatunek. Mówimy się z zoo we Wrocławiu, że opowiedzą nam więcej o nim, jak i o zagrożonych gatunkach, ale także przygotowali dla nas coś specjalnego. Zaraz, moi drodzy, słuchajcie, tak naprawdę to miała być recenzja i gdyby nie to, że szukając informacji o kamerce lori, to bym nie wiedział, że w ogóle istnieje taki gatunek. Stąd dajcie dosłownie minutkę, powiem wam tylko, jak mi się sprawowało, jakie są moje wrażenia z użytkowania tej kamerki. Natek Lori Plus to kamerka internetowa z naprawdę dobrymi parametrami, którą można wyrwać w necie już za 99 zł. Rozdzielczość Full HD i 30 klatek w zupełności wystarcza do podstawowych zadań, nawet do nagrywania siebie podczas gry. Kamerka posiada wbudowany mikrofon, jak również autofokus, który jak widać działa bardzo dobrze. Co więcej, obraz nie jest zniekształcony, jest naturalny i ostry. Są jednak dwie rzeczy, których mi zabrakło. Pierwsza to brak diody informującej o tym, że kamerka nagrywa. Chociaż z drugiej strony nie ma żadnego ostrego światełka, które nas rozprasza. Druga sprawa to brak możliwości nagrywania w 60 klatkach. Jednak z drugiej strony kamerki z rozsądną jakością Full HD w 60 klatkach to koszt bliski 1500 zł. Także totalnie kilka półek cenowych wyżej. Także Berber już dojeżdża, także ruszamy. Więcej informacji o kamerce tam na dole w opisie. Joszelka? Tak? Kamerka. Poczekaj, bo ubieram buty. Dobrze, to ci dam. Kamerka dziękuję. Dla ciebie. Gdzie ten Bertbert? Myślałem, że do Zbyszku. Dzień dobry. Najpierw dobry. Kamerka, bo nie mam rąk. Także dla ciebie kamereczka. Dziękuję. Cześć. Cześć. Joszelka? Też mam. Dobra, ogólnie jest bardzo napięty grafik i musimy chyba jechać. Dlaczego napięty? No, my się trochę też spóźniliśmy. Okej. Okay. Jak się czujesz? Będziesz tutaj jechała 5 godzin. Dobrze, jest okej. Okay. Tak? Ale powiedziałam to samo co z Kej, jak tu pierwszy raz siadłam. Proszę cię, no muszę cofnąć fotel, bo przecież się nie zmieszczę. Ale tym razem... Przestawiamy fotel. O, ale i tak mnie cofa. I dużo tam miejsca jeszcze mam? Nie mam miejsca. Okej. Okay. No to pasy i jedziemy, nie? A właśnie, jeszcze tylko jedna informacja, słuchajcie, ogólnie dla Skiety jest kamerka i dla was też będą kamerki, ale to niedługo, będzie konkurs. Dobra Berber, bo mówiłeś, że stuningowałeś auto, powiedz, co zrobiłeś? Może niektórych zaskoczę, wymienione zostały tylko końcowe tłumiki i na hamowni z blokadą prędkości wyszło 257 koni, a bez blokady, czyli tyle ile powinno, wyszło tak 320 i 410 km, także jest fajnie. Dajcie znać, czy wam się podoba. No. Grill, tak? Grill. Jest nowy? To znaczy nowy. Czy zmieniony w sensie, a ta wstawka taka jest? Zmieniony, to są te chromowane listwy i te ogólnie takie chromowane akcenty nawiązujące do Mustangów z lat 60. Napis Mustang. Niczym też te takie starsze Mustangi, co miały właśnie napis na tyle w tym miejscu. Nie no, fajne, podoba mi się. I jeszcze wymieniony ten znaczek tylny. 50, tak. Wiesz, że nie wzięliśmy mojej kurtki? Pamiętałeś mnie. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Zaraz spotkamy się z pracownikiem zoo. Mieliśmy krótką przerwę. Ponieważ Joszelka chciała odpocząć. Tak. Zrobiło mi się niedobrze, 2 razy bardziej niż tobie. Dokładnie. Dlatego wysiadłem na przystanku. Dlatego właśnie wysiadł na przystanku i chciał jechać autobusem. No, także mam nadzieję, że w drodze powrotnej będzie znacznie lepiej. Dzień dobry. Witam. Witam. Dzień dobry. O, super. Tego szukaliśmy właśnie. Okej. Okay. Ale ciepło tutaj, tak duszno, nie? Duża wilgotność chyba tutaj jest. Zapraszam. Aha. To było tajne przejście prosto do tunelu mozambickiego. Cześć, jestem Aśka z ZOO. Jesteśmy przed wejściem do Afrykarium, ale nie od tego zaczniemy. Zaczniemy od tych zwierząt najbardziej rzadkich, zagrożonych, które możecie spotkać w naszym zoo. Chodźcie, pokażę wam. Dobra. Możemy wejść, tak? Tak, tak, tak. Okay. No, jesteśmy na wyspie lemurów. Tutaj mieszkają lemury Katka. Jeden ze 100 gatunków lemurów. Te zwierzęta, małpiatki, żyją tylko i wyłącznie na Madagaskarze. Niestety w ciągu ostatnich 25, niespełna 30 lat, proszę częstuj, ich populacja zmalała o 97%. Czyli jak było 100 lemurów, tak zostało 3. A jesteśmy na wyspie lemurów, bo mówiłeś o Lori. Ja mówiłam, że Lori jest tak, z Afryki, bo o tym gatunku mówiliśmy. No właśnie słyszałem o Lori, że Lori to zagrożony też gatunek. Mhm. I po prostu chciałem wiedzieć, jak to wygląda, bo widziałem, że mają Państwo fundację Dodo. Tak. I jest tam możliwość wspierania. Jeśli chcielibyście pomóc, to na stronie Fundacji ZOO Wrocław Dodo znajdziecie wszystkie informacje. Można pomagać nie wydając ani złotówki, jak i odwiedzając zoo, kupując bilet, bądź przekazując darowiznę lub stary telefon do recyklingu. No ale dobra, wracamy do zwiedzania. Lory też są zagrożonym gatunkiem i też niestety z powodu najczęściej odławiania do hodowli naturalnych. Proszę potrzymaj. Dobra. To jest jeden z takich gatunków, który można powiedzieć, że robi jako takie słodziaki w internecie. Więc ja mam tutaj prośbę, żebyście zanim klikniecie na słodziaka, jakiegoś dzikiego gatunku albo gatunku zwierzęcia, którego nie znacie, to niech Wam się czerwona lampka zapali. Czy to zwierzę jest u kogoś na rękach, czy to zwierzę jest gdzieś w otoczeniu domowym. Jeżeli tak, to nie klikajcie, nie podbijajcie, nie udostępniajcie, dlatego że jest to najprawdopodobniej po prostu męczenie zwierzęcia. Lori, kiedy robi tak, te wszystkie memy, filmiki z Lori z łapkami w górze, to nie jest, że Lori nas zaczepia i chce się bawić. Ona jest po prostu skrajnie przerażona i to jest forma obrony. Zobaczcie teraz, my siedzimy na wyspie, my ich nie głaszczemy, nie dotykamy, to one przychodzą, to one nas dotykają. Na tym polega też opieka nad zwierzęciem. Nie uzależniamy zwierzęcia, nie uczymy. One nie wiedzą, co to znaczy głaskać. One mają być zwierzętami. To, że tutaj przychodzą, to one też tak w naturze robią. To są bardzo ciekawe zwierzęta. Jak się już czegoś nie boją, no to po prostu podchodzą i sprawdzają. No, wybrałeś słaby kawałek, widzisz. No właśnie widzę, muszę wybierać odpowiedni kawałek, bo inaczej nie chcą. Tak. Trzeba ratować ludzi, trzeba pomagać, zbierać rodzicom na ratowanie życia dzieci, ale też myślę, że naszym obowiązkiem jest też ratować przyrodę, bo bez przyrody nas nie ma. Bioróżnorodność jest gwarancją istnienia ludzi. Dzięki. Dzięki. To co, jeszcze pingwiny i potem tak, do upadłego pooglądać trochę zwierząt. Tak, do 18. Tak jest, sprawdzę, do której byliście. Zapraszam, kolejne tajne przejście. Dobra. Uwaga tutaj na druty, bo one teraz nie są pod prądem. No właśnie czytałem, że są pod prądem, więc się boję. Nie, nie są pod prądem, one są pod prądem w momencie, kiedy opiekunowie kończą pracę. Żeby nam tutaj Lisa ani jednoty nie weszły. Mhm. A dlaczego nie mogą tutaj wejść? Bo mamy tutaj też bardzo zagrożony gatunek. O, proszę bardzo, przedszkolaki przylazły. Są pingwiny przylądkowe. To jest gatunek, który w przeciągu 100 lat jego populacja zmalała o 98%. Czyli jak było tyle, to zostało tyle. Czyli bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Chodźcie, cześć, łobuzy. Ale to nie mamy takie domki w skałach? Tak. Tak, w środowisku naturalnym też tak mają, że albo w skałach, albo tutaj macie już takie budki pochowane. To są nasze przedszkolaki, starszaki, czyli te, które się wykluły gdzieś powiedzmy od połowy zeszłego roku i spędziły około miesiąca w przedszkolu. To takie piskanie, które zwłaszcza wydaje ten, potrząsanie główką, to jest takie proszenie, tak? One aktualnie zaraz będą karmione i on prosi o uwagę, zwraca w ten sposób uwagę swoich rodziców w gnieździe. Im głośniej i intensywniej piskle tak wydaje dźwięki i się tak zachowuje, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zostanie nakarmiony. Czy można go pogłaskać, tak? Tak? Tak, od dzioba, tak żeby widział rękę, tak, spokojnie, tak. O, tak, o. na boku, w brzuszku, tylko delikatnie, tak? Żeby nie z zaskoczenia, bo może działać, tak? Dobra. Czy mam coś zrobić? Głaskać. Głaskać. Zaraz podam mu rybę, to powinien się uspokoić, tak? Bo w tym momencie domaga się uwagi, jedzenia. W taki sposób. Ja słyszałam w ogóle, że podobno opiekunowie rozpoznają każdego pingwina osobno. Zgadza się. Tak? Tak. Właściwie matka natura dała im na brzuszkach takie plamki. Można zauważyć, że piskląt one nie całkowicie się objawiają, dopiero jak przebierzają się w tam wieku 15 miesięcy około, to widać na białych brzuszkach plamki. Każdy pingwin ma indywidualny zestaw tych plamek, ułożenie tych plamek, wzór, tak, wielkość, ilość. To jest indywidualne dla każdego osobnika, to tak jakby linie papilarne u ludzi, tak? A temu też można pomachać, żeby zobaczyły. Nie. Tak? Rybą pomachać. A rybą pomachać, dobra. Tak, błyszczące, jasne obiekty, tak jak w wodzie, ruchy ryby, kojarzy mi się po prostu z instynktem polowania, więc... Okej, może pan tam wejść, ale powoli. Okej. Płyn jest przeznaczony dla dzieci, nie jest dla nich w żaden sposób toksyczny. Mało tego, pingwiny w środowisku naturalnym, które na przykład tankowiec, był wyciek tankowca ropy i utytłały się w tej ropie, tą ropę usuwa się właśnie za pomocą płynu do mycia naczyń. Już, szybko. Dobra. O, dobra. Proszę bardzo. Dobra, to dziękuję w takim razie. Proszę bardzo. Petiti! Jumbo! Chodźcie, łobuzy! Chodźcie! Kto co tam macie dobrego? Proszę bardzo. Częstujemy świnki, tylko proszę nie w świnki rzucać. Przegrywa, no mają silne szczęki, panie! To są porządne zwierzęta w dobrej kondycji. Dobra, to co to za zwierzątko w ogóle jest? To są okapi. To jest gatunek zagrożony skrajnie wyginięciem, bo od 50 lat ponad trwa tam konflikt zbrojny o dobra naturalne, o zasoby. Przede wszystkim w tej chwili o rzadkie rudy metali, te, które są wykorzystywane w telefonach komórkowych. Wchodzimy teraz bezpośrednio do dżungli Kongo, więc znowu was za pleczami przeprowadzam. Już czuję. Tak, ja na to miejsce mówię sauna. Dlatego wszyscy pracownicy są szczupli. Chyba zacznę pracować w zoo. Też tutaj dużo ptaków lata, więc bardzo proszę, żeby zamknąć, bo manaty są bardzo wrażliwymi zwierzętami. Im różnica temperatury nawet 2 stopni może bardzo zaszkodzić. Zresztą tutaj mamy łobuzy. To nie jest zwierzę, które ma pazury, to nie jest zwierzę, które szybko pływa, to nie jest zwierzę, które potrafi głęboko nurkować. W zasadzie jest bezbronna. W związku z tym znika ze środowiska naturalnego również w ekspresowym tempie. Były tutaj podpłynęły do tego basenu. To nadaje imiona zwierzętom? Najczęściej opiekunowie, natomiast w wypadku na przykład żubrów jest ściśle określona zasada. Natomiast tutaj to opiekunowie czasami się wykazują. My też często prosimy o pomoc internautów, bo wiecie, no, czasami już brakuje pomysłu, jeżeli jest taki gatunek, gdzie się dużo rodzi. A czasami małe manaty na przykład potrafią dać opiekunom w kość. I wtedy opiekunowie proszą o pomoc internautów. A wiadomo ile gruby waży? Tak to naprawdę? Jest samica. Aha, no. Okej. Okay. Ona waży... nie wiem, koło tony może ważyć. Idziemy już, dziękujemy pięknie. Dobra, dziękujemy. Proszę. To jest koniec dla małych manatów. Dla małych? Tak, to jest koniec dla malutkiego manata. Okej. Uwaga na taśmę. Nie zahaczy się... Okej. Na punkcie widokowym tutaj zbliżający chodzą, więc musicie zobaczyć, tam byliśmy. Widzicie, manaty jeszcze mają nadzieję na marchewę. Nie odpuszczają. I w Afrykarium to są bardzo to są strefy chilloutu, czyli takie miejsce, gdzie można sobie po prostu usiąść i posiedzieć. A jak to wygląda z czyszczeniem takiego akwarium, można powiedzieć? A to zależy, bo też musicie pamiętać, że zwierzęta nie mogą żyć w takiej wodzie destylowanej. Ona musi mieć pewną florę bakteryjną, musi mieć swoje pH. Generalnie tutaj mamy w Afrykarium 15 milionów litrów wody, z czego około 13 milionów jest w basenach, a 2 miliony, 2,5 mniej więcej cały czas krąży w rurach, więc woda jest filtrowana na okrągło, ale też wchodzą tutaj czasami nurkowie i sprzątają. Zobaczymy, no jest tutaj dość ciepło. Proszę? Jest tu dość ciepło. Gdzieś był. Nazwa dżungla Kongo zobowiązuje. Tak. Zamknijmy kolegę, zobaczymy, czy się spoczy. Sauna? Sauna? No dobra. Jak spociłeś się? O, jest już Agata na biegu. Tam sobie pójdziemy dookoła. Do fok, tak? Tak. Idziemy teraz, okej. Tak, idziemy tam do Agaty. To znaczy podejdziecie na tyle, na ile wam Agata pozwoli. Dobra. Jak będziecie niegrzeczni, to wiecie, co was czeka, nie? No idźcie do mysły i chodźcie. Okej. Tam jest foka. Dobra, możemy podejść powoli. To jest Duk. Za nim jest Lisa. A tam jest Mona. Mona i Lisa to przyrodni siostry. Mają one aktualnie 7 lat, no prawie 7, a on ma prawie 8. Duk jest bardzo nachalny względem samic i bardzo dominujący, przez co bywa, że przeszkadza po prostu dziewczynom w treningu i trzeba wtedy ignorować go, nie zwracać na niego uwagi. W ten sposób on odpuszcza i sobie odpływa. Ale czy zdarza się na przykład, że one są agresywne w stosunku do ludzi? No jak się przestraszą, mogą być w obronie. Raczej one sobie radzą w ten sposób, że uciekają. Cicho. Cicho. Oczywiście potrafią gryźć, ich nacisk szczęki jest bardzo podobny do psa, jak nie większy. No, zęby mają bardzo podobne do psich, więc no, ich ugryzienie może boleć. Tak jest. Dobrze, spróbować jeszcze raz. Dobra. Ja tu podam jej nagrodę. Proszę. A ty się tam nie goli? Tak jest. No. Okej. Dobrze. Okej, i może dać buziaczka. Tak? Buziaczek? Okej, dobra. Buziaczek może być? O, już. Dobrze. To jest prawdziwy showman. Duk. Może pan pomachać. Jeszcze! No faktycznie. Okej. Świetnie. Całą lisę proszę zrobić. Dobra. Nie, proszę nie bać. Tak jest, dotknąć łateczkę. Dobra. I mam dać rybkę, tak? Tak, proszę dać rybkę. Trening medyczny, który tutaj przeprowadzamy, ma na celu kontrolę stanu zdrowia naszych zwierząt, dzięki czemu możemy sprawdzać ich ogólny stan, czyli sprawdzać zęby, oczy, ich masę ciała, czy nie mają żadnych ran, czy samice nie są w ciąży, w razie czego przyzwyczajać ich również do podawania leków. Poza tym również uczymy nasze zwierzęta komend, które bazują na ich naturalnym behawiorze. Oczywiście ma to na celu utrzymać je w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej. Jest to rodzaj takiej zabawy dla nich. To było super, także wielkie dzięki, naprawdę. Chodźcie, bo nas nie wpuszczą. Uwaga, do tajemniczego miejsca wchodzimy. Widzicie tutaj to białe? To jest guano czapli siwej. To jest nasz rodzimy gatunek, ale nasi dzicy lokatorzy Tutaj nad naszymi głowami jest około 86, o ile dobrze pamiętam, gniazd tego chronionego gatunku naszego rodzimego, który jest naszym dzikim lokatorem i bardzo lubi rybki podjadać z odrarium oraz z afrykarium, zwłaszcza podczas karmienia pingwinów. A tymczasem chodźcie, zobaczymy. Przebiec tędy mamy, czy? Myślę, że tak. Fajnie, nie? O, zobaczcie, nasze dwa zeszłoroczne takiny złote. To są też bardzo rzadkie zwierzęta, one są w około chyba 15 ogrodach zoologicznych na świecie. Bardzo dziwne zwierzę z Himalaju, niby kopytne, wołowate, ale budowę ma trochę jak drapieżnik, jak niedźwiedź. Czyli tu przebiegam. To jest i tak po prostu statystyka i przypadek, tutaj się tego nie da wyliczyć, po prostu albo w człowieka trafi, albo nie. Mamy tutaj dwa zagrożone gatunki w ramach hodowli zachowawczej, to są pantery mgliste i pantery śnieżne. Panter mglistych raczej nie zobaczymy, bo Chen i Pija mają swoje własne życie, ale za to zapraszam Was do chaty sumatrzańskiej. Mamy tutaj tak zwaną oprawę edukacyjną, bo chcemy zwiedzających też zarażać miłością do zwierząt poprzez poznawanie regionów, w które one mieszkają, czyli też kultur, bo jeżeli lepiej zrozumiemy ludzi, którzy tam mieszkają, to łatwiej będzie nam też zrozumieć, jak im pomóc chronić zwierzęta po prostu w naturze. Do lusterka, proszę do lusterka ładnie. A, ja dobra, już widzę napis. Okej. Zapraszam. Mamy tutaj młynki modlitewne i modlitwę Om mani padme hum, Om mani padme hum. To jest modlitwa o to, żeby być dobrym człowiekiem. Jeżeli będziecie u nas w zoo, to koniecznie odmówcie, zakręćcie młynkami, niech się dobro rozlewa w świecie. Dobra, moi drodzy, jak się Wam podobało? Bardzo. Bardzo? Mi się podobało, tylko nogi mi generalnie wysiadają, bo nie jestem piechurem. No ja też czuję nogi, to bardzo. Najlepsze były foki i pingwiny. A lemury? Też. No. Łaziły dookoła. No właśnie, ja byłem cały czas klepany z każdej strony, dotykany. Podszczypywany trochę. Po prostu. A daj tutaj jabłuszko, no. A nie ten kawałek, no. Ten brzydki. Inne. Także super było. Mam nadzieję, że... Czego się nauczyliście? Tak, tak. Czego się dowiedzieliście? Tego, że pingwiny podszczypują. I to mocno. Tak. Bardzo boli. No. Dobra, moi drodzy, w takim razie wracamy. Ja już siły w rękach nie mam. Podniosę. Wszystko do nóg poszło. Ojejku. Trzymaj. To się nagrywa cały czas. Palec! Kurde, zahaczyłaś mi tutaj w łobuzie. Statyw mi zahaczyłaś. Dwa stare dziadki. Normalnie stare dziadki. Chcesz spróbować z tyłu usiąść? Nie. Bo ty nigdy nie siedziałeś z tyłu, musisz usiąść z tyłu. Wracaj do środka! Wracaj do środka, bo buzie. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda z przodu. Teraz uwaga, odpalanie będzie. Bo jeszcze musimy najpierw tutaj popatrzeć. To jest problem z włosami ogólnie. Z czym? A, to normalne. Ja nawet nie dosięgam do tego, więc... To jest normalnie idealne miejsce dla mnie. Pomóc Ci z czymś? Proszę. Wyszłam. Dobra, Berber, no to co? No to dzięki w takim razie za wycieczkę. Trzymaj się szerokiej drogi jeszcze w takim razie. Idziemy, idziemy. To był długi, trochę męczący dzień, ale bardzo ważny i pouczający. Na dniach opublikuję post na YouTube. Będzie to post konkursowy, w ramach którego będziecie musieli napisać komentarz. 3 najciekawsze komentarze zostaną nagrodzone tymi kamerkami. Dokładnie. Link oczywiście do kamerki tam na dole w opisie. Trzymajcie się, hejos!